Urka burka jest cenzurka. Gdzie szef tego podwórka? Dzień dobry. Skarbonka mojej Zosi. Proszę wyskakiwać z hajsu. Wracamy prosto z zakończenia roku szkolnego i chcemy pieniądze za oceny. Liczyliśmy w domu średnią, ale może z polskiego, bo ją pani przepytała, bo ona umie na piątkę. Mam gdzieś dyplom z kangurka. Za dyplomę też dajecie pieniądze, tak? Zośka, ty masz złe futruje? Pani da jakiegoś arbuza, zrobimy rzut piłką lekarską i wyciągniemy ją na czwórkę. Z muzyki szóstka. O radości i skroboga. A co to jest ta skroboga? 6 zł poprosimy za informatykę. Najlepsza jest. Zosiu, zaktualizuj pani ten monitorek. Proszę nie dotykać kasy. Mam tu jeszcze świadectwo starszego syna. Co prawda nie zdał, ale złotówkę za każdą ocenę zapłacić. Córka zbiera na wakacje i każdy grosz się przyda. I nie dajemy pieniędzy za ocenę, nie mamy takiej promocji. To co ja mam teraz dzieciakowi powiedzieć? Za co na kolonie je wysłać? Proszę teraz mojemu dziecku zorganizować wakacje. Nie będzie cały dzień siedziało w domu tylko dlatego, że wy nie potraficie zorganizować promocji. Niech się córka uśmiechnie. Musimy mieć zdjęcie do bazy kolonistów. Marku, poszło na maila nowe fotki. Wstaw w folder, tych klientów nie obsługujemy. Gdzie macie rentgena? Dzień dobry. Chciałabym rentgen arbuzowi zrobić. Już dawno nie kręcą mnie randki w ciemno. Chcę wiedzieć, co jest w środku. Tam obok są pokrojone arbuzy, ale ja chcę tego, w całości. To gdzie ta rentgen? Proszę pani, my nie mamy takiego sprzętu, to nie jest oddział ginekologiczny. XXI wiek, sztuczna inteligencja, ludzie w kosmos latają, a wy nie macie podstawowych sprzętów? Proszę pani, rentgen nie jest podstawowym sprzętem sklepu spożywczego. Pani nie będzie ordynarna. Skąd mam wiedzieć, czy arbuz jest dojrzały, przejrzały i ile ma pestek? CWPS, lekia! Pani myśli, że ten odgłos jest okej? Dąż, kebary, teketu, katonga. Podobno aż 90% arbuza to woda. Przyniosłam trochę ryżu, żeby tą wilgoć odcedzić. Przecież ja mam aplikację do arbuzów. Pani łapie? Zabulgotał? Arbuz jak arbuz. Pani ma w ogóle jakąś ciekawość świata? Zero pasji, zero zaangażowania w pracę. A bębenek, kurdupelek. Poradzi pani sobie sama z wyborem, bo ja już muszę wracać do pracy? Pani wraca, pani wraca. Póki ma pani do czego. Wracam do domu i piszę na panią skargę. To jest najlepszy arbuz, jaki mogła pani wybrać. Czyli jest dojrzały. Z waszej dwójki on jak najbardziej. Dlaczego coś z czymś jest tańsze niż coś bez czegoś? Słucham? Mleko z laktozą 3,29. Mleko bez laktozy 3,79. Kaszę mieliście. 500 gram. A teraz 450 za tę samą cenę. Z mleka teraz laktozę wyciąga ta. Ale ma pani do wyboru. Mleko z laktozą lub bez. Zawsze coś z dodatkami jest droższe. A wyście na odwrót zrobili. A sama laktoza w jakiej cenie? Gdybym sobie wzięła na przykład mleko bez laktozy i laktozę i dodała w warunkach domowych, to taniej wyjdzie? A nie można wsadzić tą laktozę, dać jedną cenę, to się ludziom mylić nie będzie. Są ludzie, którzy są uczuleni na laktozę. Co to jest za dyskryminacja? Ja na przykład jestem dyslektykiem i w dyskoncie jakoś nie mam taniej. Pani doda trochę laktozy i odda moje 50 groszy. Na pewno macie trochę laktozy na zapleczu. Dobrze, dobrze. Widzę, że z nabiału miała pani mierny. To niech chociaż mi pani kredytu na te 1,5% udzieli. Zrujnowała pani święta mojemu dziecku. Dzień dobry. Wszyscy cieszyli się z pięknych prezentów w Wigilię. Córka otworzyła prezent i dostała sałatę. Zawsze to lepsze niż rózga. Pani nie będzie ordynarna. Ktoś z waszych pracowników zrobił sobie podśmiechujki z mojej córki. Może pani jaśniej? Córka wcięła rozponkę pod choinkę, a wy zrobiliście sobie żarty z 7-latki. Zapewniam panią, że to jest rozponka. Smaczna też jest cykoria, sałata rzymska albo rukola. Chciałaby pani dostać sałatę od Mikołaja? Jeśli to było marzeniem córki, to nie bardzo wiem, o co chodzi. Córka przypłakała całe święta. Wszystkie koleżanki bawiły się nową lalką Disneya, a ona bawi się liściami sałaty. Kto kupował ten prezent? Mąż zrobił zakupy, no zawsze kupuje to, co mu napisze na liście. Schował prezent do torby i prezent do Wigilii czekał w samochodzie. Ta lalka Disneya to nie rozponka, tylko rozpunka. Słucham, mam wyjście z sytuacji. Jarmusz posłuży za Kena, a baby szpinak za jej dziecko. Zabieraj to pani. Dzień dobry. Dla was może dobre. Wszyscy jesteście w to zamieszani. Jak pani nie wstyd? Codziennie robię tutaj zakupy. Taka afera? Pod koniec 2022 roku kupiłam u was te... napoje. Dobrze, że ja wszystkie paragony trzymam. Inaczej chyba nie odzyskałabym tych 8 zł. Jeśli kupiła coś pani 10 miesięcy temu, to nie ma możliwości, że zwróci pani produkt. Po czyjej pani jest stronie? Wie pani, że to wszystko nagrywam. Ja nie mogę przyjąć zwrotu. Kochani, na żywo nadaję z Biedronki. Przy próbie oddania kompromitujących produktów niestety kasjerka odmawia. Kasjerka jest w zmowie. Kasjerzy dyskontu również stoją murem za skandalicznym zachowaniem youtuberów. Dziękuję za giftę. 1000 osób na live. Dziękuję, kochani. Wysyłajcie donaty. Stop. Moment.
Jeden napój z całkowicie otwartym. Do pani chciała zwrócić nam już wrzuty produkt? O, pracownica wyrwała mi dowód rzeczowy właśnie z ręki, proszę państwa. Wysyłajcie donate. A już o 20:00 widzimy się na żywo w sklepie Pandora. Będziemy zwracać wszystkie bransoletki.